średniowieczu ludzie się bili, bili się na różne urządzenia, mieczy, czy maczugi, cokolwiek innego. Natomiast teraz jest to zabronione. Dlaczego sąd się cieszy takim zainteresowaniem? Mówimy o tych najdzikszych ludzkich instynktach, o zbrodniach, o wielkich przewałach. Dla mnie przede wszystkim jest kwestia, w literaturze jest kwestia jakiejś takiej pomysłu, zagadki, czyli ja tak widzę tą rzeczywistość troszkę sienkiewiczowską. Mogę drwić z pewnego, że tak powiem, no takiego ogólnego symbolu, czyli mogę drwić z sędziego, mogę drwić z prokuratora, z adwokata, z samego siebie. Żadna postać nie jest odbiciem kogoś innego. Ja uważam, że to byłoby obrzydliwe. Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo uprzejmie proszę wybaczyć mi wszystkie niedociągnięcia, które pojawiłyby się w tej rozmowie. Tłumaczę się tym, że po prostu zarwałam noc, czytając książkę mecenasa Jacka Dibuła. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Książka nosi tytuł Linia obrony i inne opowiadania kryminalne. Ja bym powiedziała, że są to opowiadania sądowo-kryminalne, albowiem nie rozgrywają się w brudnej scenerii ciemnego miasta, ale często w środowiskach związanych z prawem, szeroko pojętych prawników, którzy nie do końca są etyczni, sympatyczni, często pełnią rolę u pana negatywnych bohaterów. Nie obrażą się na pana koledzy i koleżanki? No ale to nie jest książka środowiskowa, tylko to jest przede wszystkim powieść, prawda? Powieść, która ma zainteresować. Teraz no oczywiście marzymy, żeby otaczali nas tacy bardzo eleganccy ludzie bez skazy, no ale jeżeli chcemy już się czemuś przyglądać, to jednak szukamy trochę tych złych cech, szukamy jakichś konfliktów, no a konflikty powstają wtedy, jeżeli są spójne interesy, jeżeli każdy chce wygrać, prawda? Dochodzi do jakiejś walki i w ogóle istotą zawody prawnika jest walczyć, prawda? Wczoraj miałem wykład, gdzie mówiłem studentom o pracy adwokata i chciałem ich trochę do tego zachęcić. No a właśnie co przyciąga? No takie sceny rycerskie, więc nawiązałem trochę do turniejów rycerskich, prawda, że w średniowieczu ludzie się bili, bili się na różne urządzenia, mieczy, czy maczugi, cokolwiek innego. Natomiast teraz jest to zabronione, no ale cały czas można być rycerzem, tylko już nie rycerzem z mieczem, tylko rycerzem słowa. Można codziennie wstawać rano i iść na swój turniej, gdzie adwokat staje naprzeciwko prokuratora, za stołem sędziowskim siedzi sędzia, no i ma wszystko to rozstrzygnąć, prawda? I to jest taki wielki teatr, tylko przed sądem odbywa się ostatni akt. Natomiast to wszystko zaczyna się gdzie indziej. I u mnie ta książka nie jest trochę, znaczy tak usadowiona tylko w sądzie, no bo to by był ten tylko taki bardzo statyczny element, no ale żeby trafić do sądu, to musi coś się wydarzyć, prawda? I teraz ludzie na ogół trafiają no, do sądu z bardzo różnych powodów. Są to chęć zdobycia pieniędzy, jest to uczucie, jest to chęć zemsty, prawda? No, często uczucia bardzo niskie. Dochodzi do konfrontacji, no i albo ktoś ma szczęście i wyjdzie z tej konfrontacji, która jest gdzieś narusza zasady całą, no, albo zostaje zatrzymany, staje przed sądem, no i próbuje mu się dowieść winę. On próbuje wykazać, że jest niewinny. No bardzo pięknie pan opowiada o turnieju rycerskim, o rycerzach i ich szlachetności, bo z tym nam się kojarzy. Etos rycerski fantastycznie. Tylko że na przykład bohaterka pana ostatniego opowiadania z tego tomu, to opowiadanie, jak pamiętam, nosi tytuł Ambaras. Pani adwokat, która po prostu, no, powiedzieć, że działa nieetycznie, nie mogę tutaj, nie chcę państwu zdradzić, o czym traktuje całe opowiadanie, działa nieetycznie, wykorzystuje swoich klientów po to, by, krótko mówiąc, naciągnąć ich na kasę. Cóż to ma wspólnego z etosem rycerskim? No nie ma nic, ale przecież też w turniejach rycerskich byli
eleganccy cerze w wypucowanych zbrojach, którzy byli takimi średniowiecznymi dżentelmanami. No i była zwykła łobuzelka, podkładano pod siodło pineski, okaleczano konia, czy niszczono komuś pikę. I teraz to jest troszeczkę tak, że każdy zawód to jest pewien przekrój społeczny, prawda? Czyli są rycerze bez skazi, są chuligani. No i teraz, jeżeli ja bym pisał o swoim zawodzie tylko jako dżentelmenach, no to proszę sobie wyobrazić tą narrację, kiedy mówimy adwokat o wyglądzie senatora rzymskiego w pięknie wyprasowanej koszuli, bez skazy na duszy, wszedł do sądu, gdzie spojrzał na sentencje rzymskie na tym gmachu widniejącym, przypomniał sobie parę podstawowych i powiedział: dziś też będę czynił sprawiedliwość, tą sprawiedliwość czynił w sposób godny. No myślę, żebym po drugim stronie uśpił wszystkich. Natomiast jeżeli moja pani adwokat, no, to zaczyna odchodzić, powiedzmy, od tych pewnych rytuałów, no to już zaczynamy się zastanawiać, co będzie, prawda? Kogo ona orżnie na te pieniądze, czy ją dopadnie prokurator, czy nie dopadnie, w jaki sposób się obroni, jeżeli zostanie dopadnięta, no bo przecież ona dysponuje niesamowitymi narzędziami intelektualnymi, żeby się bronić. No więc oczywiście można tworzyć literaturę w oparciu o wzorce i takie też istnieje. Natomiast wydaje mi się, że o ile właśnie no chcemy być otoczani przez dzieci, wnuki, sąsiadów nienagannych, to lubimy też podglądać te zbrodnie. No przecież dlaczego sąd się cieszy takim zainteresowaniem? No bo przecież tam tak naprawdę mówimy o tych najdzikszych ludzkich instynktach, o zbrodniach, o wielkich przewałach, o finansowych, o jakichś aferach obyczajowych i tak dalej. No dlatego to jest takie interesujące, bo to odchodzi od schematu, którym żyjemy. No i ja też jak idę do sądu, no to powiedzmy, jak mam kolejnego handlarza narkotykami, no to ja ziewam, no bo kolejny dealer, który po prostu nie mógł znaleźć pracy, więc zaczyna sprzedawać, no tragiczna historia kraju, gdzie jest gdzieś tam bezrobocie. No ale jeżeli ten dealer zaczyna wchodzić w jakieś relacje uczuciowe, żeby móc się zaręczyć, żeby kupić najpiękniejszy pierścionek z brylantem świata swojej ukochanej, zaczyna handlować, no to już się robi wokół tego jakaś intryga. No i jak gdyby celem pisarza jest zainteresowanie, no a zainteresowanie jest chyba troszkę wtedy, kiedy mamy taką no, sytuację heklowską, prawda? No bo Hegel mówił, że dochodzimy do prawdy teza, antyteza, z tego synteza, prawda? Więc coś się dzieje, jeżeli mamy antagonistę, protagonistę, sprzeczne interesy. No i dlatego te moje postaci nie są kryształowe. Zresztą to jest chyba tak, że kto nie jest z nas bez winy, niech rzuci kamieniem, prawda? No każdy z nas ma sobie trochę anioła, trochę diabła, tylko jest kwestia tych proporcji. Na książce Z ostrożności procesowej zapewne zapisał pan, że to wszystko fikcja, te postaci są nierzeczywiste. To nie ja, to mój wydawca, żeby nie mieć procesów. Ach, rozumiem, tak. Ale ja chciałam zapytać tak, bo tytułowe opowiadanie Linia Obrony opowiada o pani sędzi, która ma ideę fix, że jeśli komuś stawiane są prokuratorskie zarzuty, to na pewno jest winien. Cała intryga rozgrywa się wokół tego, że jak tu wyjść obronną ręką przy takiej człowieka, pani sędzi. Człowieka, który tylko wskazuje. Ale wie pan co, czy naprawdę jest tak, że taka pani nie istnieje? Oczywiście na pewno nie nazywa się tak jak tutaj, ale nie ma takich zafiksowanych sędziów. Ale oczywiście, że jest. Znaczy, to nie jest oczywiście portret żadnej konkretnej osoby, no ale przecież to jest tak, że w każdym zawodzie robimy pewnego rodzaju rankingi, prawda? No jeżeli jest na przykład szpital chirurgiczny, no to gdzieś ci pacjenci wiedzą, że jest ten wirtuos, który 90% operacji ma ok, no i jest taki, który zarżnie zawsze ze 30-40% tych, którzy mu dostarczą
na stół, no i siedzą ci pacjenci, się tylko modlą, żeby Bóg pokierował właściwie tym rozdzielnikiem i nie trafili do tego rzeźnika. No i trochę to jest też tak, że my gdzieś mamy ranking sędziów. Oczywiście no nie ma aż tak skrajnie, że sędzia, który nigdy w życiu nie wydał wyroku niewiniającego, no ale powiedzmy są sędziowie bardziej otwarci na rzeczywistość, na argumenty i są bardziej tacy ortodoksyjni, którzy zakładają pewnie domniemanie słuszności działania prokuratury. No i teraz znowuż jak adwokat patrzy na wokandę, patrzy, kto tą sprawę będzie sądził i mówi, albo Jezu, jak dobrze. I dobrze to nie znaczy, że ktoś uniewinnia, bo to nie jest tak, tylko dobrze to znaczy, że ktoś ma otwartą głowę do słuchania, do analizowania, do wyciągania wniosków. No a czasem trafia się na sędziego, który powiedzmy tą zdolność analizy ma trochę mniej, że tak powiem, rozbudowaną. No i wtedy człowiek szuka drogi, jakich narzędzi użyć, żeby jednak przez ten mur, powiedzmy, domniemania winy się przebić. Jest trudniej wtedy. Tak? No na pewno jest trudniej. Znaczy są rzeczywiście czasem sprawy, kiedy, znaczy to działa w dwie strony, bo ja wielokrotnie wygłaszałem przemówienia w sprawie, gdzie szedłem jak skazaniec na szafot, no i tylko czy będzie bardzo bolało, czy trochę. No i nagle słysząc słowo niewinny, no przycięłem oczy, że to jest, naprawdę mogło się stać. No ale są sprawy, gdzie ja wchodziłem na salę no ze stuprocentowym przekonaniem o niewinności i nagle przecierałem uszy ze zdziwienia i słysząc zupełnie inny werdykt. Ja na przykład ostatnio miałem zaszczyt być obrońcą pana sędziego Igora Tulei, który ta sprawa jest troszeczkę, że tak powiem, inna, no bo ona ma aspekt polityczny, no i to jest ta sytuacja, kiedy polityka wypiera prawo. No ale wydaje mi się, że wszędzie powinny być takie granice, prawda? Czyli czarne nie jest białe. Można białe trochę pociemnić, można czarne troszeczkę pobielić, no ale te kolory się nie przeplatają. No i w tej sprawie, kiedy myśmy jako obrońcy usłyszeli, że sędziemu się sąd chce uchylić, sąd, izba dyscyplinarna, bo to nie nazywamy tego sądem, zdecydowała się uchylić immunitet w sytuacji, której no, nikt z nas nie był w stanie doszukać jakiejkolwiek działania zabronionego, a uznawaliśmy go za prospołeczne, no to w tym momencie naprawdę patrzyliśmy, znaczy ja szczerze mówiąc, jak wychodzili ludzie, którzy wtedy byli w togach i to rzekali, nawet nie wstałem, bo uznałem, że po prostu no, gdzieś granice takiego pozornego szacunku się kończą i nie. Wróćmy, jeśli pan pozwoli, bo nie chcę w ogóle w wątki polityczne wchodzić. Nie, to w ogóle nie była polityka, to było tylko i wyłącznie kwestia, że prawo nie jest takie jednoznaczne. Zresztą, jeżeli mogę jeszcze dodać, to proszę spojrzeć, że jeżeli w ogóle oglądamy thrillery sądowe, ja uwielbiam oglądać thrillery sądowe, więc znam ich dość dużo i tam zawsze pojawia się wątek sprawiedliwego prawa, sprawiedliwego wyroku. Czy ten wyrok jest sprawiedliwy? Ludzie dyskutują. No i teraz tylko, że sprawiedliwość idealna, to jest to, o czym marzymy, tylko sprawiedliwość idealna jest z jednego punktu widzenia niemożliwa. Dlatego, bo dla każdego z nas sprawiedliwe jest zupełnie coś innego. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że na ławie oskarżonych siada lekarz, który dokonał aborcji wobec kobiety, która no w jakichś bardzo, powiedzmy, niekomfortowych sytuacjach, na przykład poczęła to dziecko i go nie chce mieć. No i teraz załóżmy, że ten lekarz zostanie skazany. No to X osób powie i dobrze mu tak, bo płód jest święty, ale 50% powie, przecież to jest prawo kobiety do rozporządzania ciałem. I teraz dla 50% społeczeństwa będzie ten wyrok
sprawiedliwy, dla 50 będzie niesprawiedliwy. I to jest taka, pokazałem przykład znowuż trochę z pogranicza polityki, ale nie dlatego, że chcę mówić o polityce, tylko pokazałem przykład, gdzie nasze społeczeństwo jest podzielone i to w częściach mniej więcej zbliżonych do siebie. Natomiast oczywiście na przykład są sytuacje nie zabijaj, prawda? No więc wydawałoby się, że każdy powie, nie można zabijać i w związku z tym każdy wyrok skazujący zabójcę będzie sprawiedliwy. No ale już nie jest tak naprawdę, bo na przykład niedawno był taki film Sprawa Koliniego. To jest na podstawie powieści takiego von Schiracha, niemieckiego pisarza, adwokata. I tam jest sytuacja taka, że dokonuje morderstwa na byłym oficerze Wehrmachtu po 40 chyba latach syn zamordowanego mężczyzny przez tego członka Wehrmachtu. I on próbował dochodzić sprawiedliwości przed sądem, ale mu się nie udało, bo nastąpiło przedawnienie. No i teraz on idzie drogą biblijną, oko za oko i zabija. No i ile osób powie, miał prawo, jeżeli tamten mu zamordował ojca, to miał prawo tak odpowiedzieć. No a ile osób powie, nie można robić samosądu, prawo jest silniejsze od emocji. Znowuż nie będzie to wyrok sprawiedliwy, mimo że dotyczy zabójstwa, więc nie ma tak naprawdę sprawiedliwości idealnej, doskonałej, która by wszystkich zaspokoiła. I teraz tworzenie prawa w państwie demokratycznym to jest tak naprawdę tworzenie prawa w oparciu o pewną estetykę czy etykę większości przy uwzględnieniu pewnych praw, pewnych zasad nauki, prawda? I to prawo ma w związku z tym zadowalać tą większość, no, która w założeniu powinna myśleć rozsądnie. No ale może się okazać, że ta większość przestaje myśleć w sposób dotychczasowy. No i na przykład tego przejawem jest właśnie, no, znowuż to na przykład prawo aborcyjne, które przed paru laty wywołało u nas tak wielkie społeczne emocje, tak. Prawda? No tak. Trochę słuchając pana, robi mi się smutno, przepraszam, że tak powiem, dlatego że ja chciałabym podchodzić idealistycznie do rzeczywistości i wiedzieć, że sprawiedliwość istnieje. Teraz już wiem, że nie istnieje, a już w sądzie na pewno. Tak. Cóż, należy widać ufać w boską sprawiedliwość. To no, ale jest to takie powiedzenie, że do sądu przychodzi się nie po sprawiedliwość, tylko po wyrok. Po wyrok. Istotnie, dobrze. I nie daj Boże trafić na taką sędzię, która rozstrzyga, jak w pana opowiadaniu, linia obrony. Te opowiadania pana łączy jedna rzecz. Opisuje pan historię ludzi dość zamożnych. Czy one są bardziej interesujące, czy może ci ludzie mają skłonność do bardziej wyrafinowanych przestępstw? Wie pani co, to znaczy, to chyba troszeczkę wynika z, jak gdyby, z pewnej mojej drogi życiowej. Bo jeżeli ktoś zostaje adwokatem karnym, to na ogół staje się takim adwokatem takiej typowej gangsterki, prawda? Czyli w moim przypadku to były takie rozboje, bo to były jeszcze lata 80., początek 90., więc złodzieje samochodów, początki dealerki narkotykowej i takie no, rzeczy załatwiane, powiedzmy, za pośrednictwem noża, czy pięści, czy pistoletu. No i wtedy całe moje życie zawodowe to były praktycznie no, jacyś takie zorganizowane grupy, tego typu środowisko. No, w pewnym momencie, jeżeli człowiek idzie taką drogą zawodową, no to w pewnym momencie zaczyna zdobywać renomę, nazwisko, no i troszeczkę mu się zaczyna ta klientela zmieniać. No i teraz, ponieważ ja jestem już gdzieś, może na końcu, nie chcę używać tego słowa, ale daleko zaawansowanej tej zawodowej drodze, to moi klienci no obecnie są troszeczkę z tego, nazwijmy to, grona tak zwanych białych kołnierzyków, czyli ludzie, którzy za pośrednictwem no różnej wiedzy czy bankowej, czy innej dokonują dość dużych transakcji, no przy których jest bardzo dużo pokus. No i po pierwsze, może to środowisko wynika z mojego obecnego, jak gdyby, miejsca zawodowego, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz,
to jest tak, że to środowisko, które było początkiem mojej drogi zawodowej, no, używa dosyć takiego specyficznego języka. I teraz jedni mają słuch wiecha, czyli potrafią mówić, złapać tą gwarę, jedni tego daru nie mają. I teraz, jeżeli ja nie mam ucha do gwary, no to nagle wejście w środowisko gangu, w środowisko, powiedzmy, no nie wiem, ludzi z jakiegoś osiedla, powiedzmy, gdzieś się handluje właśnie narkotykami, gdzie no, wchodzi się w takie ciemne interesy, byłoby dla mnie jak gdyby trudne do otworzenia. No i teraz przełożenie tego mojego języka na język zupełnie mi gdzieś w tej chwili obcy, no, brzmiałoby, szczerze mówiąc, fałszywie. Prawda? Ja bym tą książkę pisał 25 lat temu, no to byłaby zupełnie inna rozmowa, no bo to było tak, że ja na początku swojej praktyki, no mi się gdzieś tam udało w miarę tych klientów przekonać, że walczę o nich i że warto, powiedzmy, do mnie przychodzić, bo ja się w te sprawy po prostu, no mówiąc krótko, angażowałem. I teraz jak ja jechałem na Białłękę, no to ja często miałem taki dzień przyjęć, przyjeżdżałem o 9 i do 15 siedziałem i tylko mi wymieniano kolejnych, że tak powiem, rozmówców. No, i po takim całym dniu, nazwijmy to, pracy, byłem przesiąknięty tym językiem, sposobem narracji i tak dalej. No, trochę już tego zapomniałem. I teraz dla mnie przede wszystkim jest w literaturze jest kwestia jakiejś takiej pomysłu, zagadki, czyli ja tak widzę tą rzeczywistość troszkę sienkiewiczowsko, czyli musi być jakiś pomysł. I na początku moje pierwsze opowiadanie jeszcze z poprzedniej książki Nieład głównie opierały się na pomyśle. W tej książce ja dodatkowo dodałem człowieka, jego emocje. W tej książce zacząłem opisywać pewne wewnętrzne przeżycia, pewne motywacje, więc może w następnej książce, jeżeli wejdę jeszcze w tą sferę takiego języka specyficznego, no to może jak gdyby wrócę, bo ja miałem olbrzymią pokusę, no właśnie wejść w jakieś takie środowisko gangu. Ja na przykład pamiętam, że wielkie wrażenie na mnie zrobiła taka książka wydana w latach 80., kiedy ten wybór literacki był bardzo nieduży. To była książka napisana przez Waldemara Łysiaka pod pseudonimem. I to były takie cztery opowiadania z takimi bardzo przewrotnymi puentami. No i tam jedno z nich, już nie pamiętam tytułu, ale pamiętam, że się właśnie działo w takim środowisku gangu, gdzie chodziło o to, żeby wypróbować tego gangstera, czy on jest lojalny, więc jego tam poddawano różnym manipulacjom, prawda? Ja bardzo tego typu książkę, która wchodzi w to środowisko, chciał napisać, tylko no mówię, bym był trochę w tym wszystkim może niezdolny, może by było wyjściem zrobienie właśnie konfrontacji adwokata z takim, nazwijmy to, rzeźmieszkiem, bo wtedy by był taki większy element komiczny takich dwóch języków, no bo to jest też tak, że proszę pamiętać, że jak ja przychodziłem do Białęki, czy na Grochów, czy do jakiegoś aresztu, to nie jest tak, że ja, chcąc się przypodobać, natychmiast przybierałem język gangu, tylko no, rozmowa była, ja mówię, wielce szanowny panie, drugi mówi, ty papugo, i tak sobie rozmawiamy. Oczywiście trochę to, ale to były bardzo fajne rozmowy. Zresztą to jest o tyle ciekawe, że no, jak gdyby potępiając zbrodnie, potępiając wszystkie niecne uczynki, no to mimo wszystko ludzie, którzy te rzeczy robią, potrafią być niezwykle ciekawi, potrafią być charyzmatyczni, potrafią być niesłychanie barwni. Zresztą no to były okresy, te lata 90., no z punktu widzenia zawodowego, no takie z jednej strony no niezmiernie ciekawe, ale takie przyprawiające odreszczyk. Ja na przykład pamiętam, że spotkałem się z jakimiś takimi
tymi dwoma dżentelmenami, którzy oczekiwali ode mnie pomocy prawnej przy swoim absolutnie niesłusznym oskarżeniu, bo to zawsze rozmowa adwokata z klientem zaczyna się od tego, że klient mówi: jestem niewinnie oskarżany, adwokat kiwa głową, to jest taki element gry. No i pamiętam właśnie, że spotkałem się z takimi dwoma dżentelmenami. Był piękny jakiś lipcowy, czerwcowy dzień. Odbyliśmy sobie spacer, rozmawiając. Umówiliśmy się na następny dzień. Czekam, oni nie przyjechali. Mówię, no jacyś niesolidni, bo na ogół ci ludzie są wbrew pozorom bardzo solidni, ile nie są wikłani w jakieś narkotykowe czy alkoholowe nałogi. No i puszczam radio, no i słyszę komunikat, że na siłowni tam gdzieś dokonano egzekucji przez zastrzelenie dwóch ćwiczących mężczyzn, których policja utożsamia z przywódcami tam jakiegoś skrzydła, jakiegoś gangu. No i skojarzyłem podane pseudonimy, no i mówię, że do spotkania nie doszło. W sumie to opis, powiedział pan tutaj, że ma pan ochotę na opisanie rzezi mieszków. Wydaje mi się, że fajnie jest czytać jednak o zbrodniach białych kołnierzyków, dlatego że są bardziej estetyczne, tak bym powiedziała. Czy się mylę? Znaczy, no, na pewno tak. To znaczy, na przykład no, Agata Christie miała zasadę, że umiejscawia swoje zbrodnie arystokratycznie. To jest niezmiernie eleganckie. No, ale to znowuż jest wszystko kwestia tego, co czujemy, znaczy co chcemy znaleźć w literaturze, prawda? No bo są pisarze, którzy próbują wejść w to ludzkie wnętrze, znaleźć takie jądro zła, zobaczyć do jakiego stopnia człowiek może dojść do jakiegoś zbydlęcenia, okrucieństwa i tak dalej, zrobić taką wiwisekcję, prawda? No iż jest szereg takich opisów, prawda, gdzie możemy prawie zwymiotować, czytając tą książkę, i to nie jest jak gdyby moje, dlatego, bo proszę pamiętać, że ja nie jestem pisarzem. Ja jestem adwokatem, dla którego literatura jest podróżą. Czyli ja wracam z sądu i ja piszę dlatego, bo ja chcę sobie odreagować. Ja sobie buduję swój świat, ja sobie wymyślam jakąś historię, która mnie bawi, śmieszy. Zastanawiam się, w którym kierunku ona pójdzie. I teraz, jeżeli ja mam ileś spraw o zabójstwo, jeżeli ja oglądam zdjęcia z sekcji zwłok, jeżeli ja przesłuchuję świadków, którzy mówią o strachu, o okrucieństwie, no to jak ja bym wracał do domu i robił sobie podróż, pisząc o kanibalu, który tam wycina komuś wątroby i ją je, to ja bym po prostu zwariował. Dla mnie literatura jest odreagowaniem, a dla mnie odreagowaniem to jest puszczenie wodzy fantazji. Ja zacząłem od książek dla dzieci, dlatego, bo ja w pewnym momencie już nie mogłem znieść tego, co się dzieje na sali sądowej, tego okrucieństwa, zła, więc zacząłem pisać o magicznych, mówiących zwierzętach, które są wikłane w jakieś intrygi kryminalne, i przedstawiłem ten świat, nazwijmy to przestępstwa, w sposób komediowy, bo mi to fajnie robiło na głowę i tym się bawiłem. No i teraz znowuż ta książka jest zabawą, prawda? Bo w tej te osoby mogą być złe, mogą być nie być wzorem do naśladowania. No powiedzmy, ci mężczyźni to nie są ci wymarzeni zięciowie dla, prawda, mam swoich córek, które rozglądają się za mężem, ale no oni mają w sobie właśnie no jakieś takie czasem szelmowskie ciepło. No nie mają właśnie tego okrucieństwa. Tutaj jakiegoś trupa mamy, ale bardziej to wszystko polega na intrydze, na jakimś quid pro quo, na jakimś walce umysłów. I to jest dla mnie pasjonujące. Powiedział pan o tym, że to taka rekompensata dla pana za to, co przeżywa pan na salach sądowych. Ja czytając pana książki miałam takie wrażenie, że one wszystkie są podobne w tym sensie, że mają podobne poczucie humoru. Nawet jeśli one nie śmieszą, że także ha, ha, ha się śmiejemy, to jest tam to wszystko, ta pana literatura podszyta właśnie takim poczuciem humoru. I tak sobie pomyślałam, że to musi być dla pana kojące, ten humor, to takie właśnie spojrzenie łagodne, ciepłe w gruncie rzeczy na rzeczywistość wobec tego, co pan zawodowo przeżywa.
Także... No ale ja mam właśnie taką metodę, że ja próbuję tą salę sądową traktować z pewnym takim, może przymrużeniem oka to jest złe słowo, bo tam się dzieją pewne rzeczy poważne dotyczące często czyjegoś życia, bo przecież są sprawy, gdzie naszym klientom grozi dożywocie, ale jak gdyby no, możemy być we wszystkim strasznie poważnie się seriozni, no ale możemy też mieć w tym wszystkim jakieś takie przymrużenie oka. Ja na przykład zawsze wzbudzałem rozbawienie moich kolegów z ławy obrończej, bo kiedyś mój synek mi dał takiego pieska z takimi długimi uszami pluszowego, którego ja od wielu lat noszę w teczce. No jak miałem jakieś poważne przemówienie, to ja tego pieska na przykład stawiałem sobie na swojej ławie obrończej, co zawsze wywołało śmiech moich kolegów. Ja to oczywiście robiłem z pewną premedytacją, ale no też nie można dać się zwariować. Proszę sobie przypomnieć, to chyba Nash się nazywał, taki serial o tych lekarzach o Wietnamie, prawda? No oni tam żyją w ogniu walki, co chwila im przywożą jakieś, że tak powiem, pocharatane ciała, które się albo dało ratować, albo nie. No a to jest serial komediowy, gdzie no, oni w tym wszystkim zachowują jakąś pogodę świata. No i teraz moje credo życiowe to jest zachować pogodę świata no, w każdej sytuacji, jednocześnie oczywiście traktując to wszystko bardzo profesjonalnie i poważnie. Troszkę pan wspomniał o tym, jak pan podchodzi do procesu pisarskiego, ale moje pytanie brzmi tak. Czy myśli pan o tym, no bo co jest sednem dobrego opowiadania? Suspens, to, że będziemy zaskoczeni, że brniemy przez kolejne zdania i wiemy, my czytelnicy, o co chodzi i co się wydarzyło, a tymczasem na końcu jesteśmy totalnie zaskoczeni, bo wiadomo, że wszystko wpuścił nas pan jako autor w maliny i sprawa wygląda zupełnie inaczej. Myśli pan o tym, kiedy zaczyna pan pisać, że a zaskoczę ich w taki sposób. To znaczy, bo to jest kwestia pewnego techniki pisania, prawda? Mhm. Ja kiedyś przeczytałem książkę Stephena Kinga o tym, jak pisać książki. I on, ja mu do końca nie wierzę, szczerze mówiąc, ale on mówi tak, że on bierze pióro, wymyśla coś i jak gdyby podąża z bohaterem, czyli do końca on nie wie, dokąd podąża. Zresztą też czytałem jakiś wywiad i uciekło mi nazwisko teraz z kimś, który mówi, napisałem 180 stron kryminału i musiałem się cofnąć, bo nie wiem, dokąd idę. No więc jest taka technika, kiedy budujemy to na bieżąco, tworzymy bohaterów. Ja tak nie robię z jednego powodu, bo ci ludzie żyją z pisania. Czyli oni, nie wiem, czy o 9, czy o 10 siadają do swojego warsztatu pracy, czyli do komputera, piszą, kończą o tej godzinie, zaczynają następnego. Czyli oni cały czas są z tym intelektualnie. Natomiast ja mam inną sytuację, bo ja idę do sądu i czasem z tego sądu przychodzę tak zmordowany, że nie mam siły. Potem muszę gdzieś pojechać, potem muszę napisać jakąś apelację czy coś i są sytuacje, kiedy ja przez 2 miesiące nie mam w ogóle styczności. No i teraz ja nie jestem w stanie utrzymać tej więzi duchowej z bohaterem, więc ja mam zupełnie inną metodę, czyli jak jestem gdzieś na wakacjach, lecę samolotem, mam trochę czasu, zaczynam sobie myśleć o jakiejś historii, tą historię całą układam i ona od początku do końca jest zapisana. Czyli ja wiem, skąd ruszam, którędy idę i gdzie to się wszystko skończy. Natomiast oczywiście to nie jest jakiś proces zamknięty i teraz pojawiają mi się jakieś postacie boczne, mogą mi się pojawić, powiedzmy, bohater, który na początku miał być zły, staje się dobry, mógł być dobry, a staje się zły. Natomiast jak gdyby cała intryga mniej więcej jest spięta, więc u mnie najważniejszy jest pomysł, tak jak mnie uczono w szkole, że jeżeli się pisze opowiadanie, to trzeba mieć jego plan. Więc ja tworzę jak gdyby scenariusz tego no i potem zaczynam to wypełniać treścią. I to jest o tyle fantastyczne, że wracam do książki na przykład po 2-3 miesiącach i wiem natychmiast, dokąd iść. Ja zresztą taki mam metodę w przemówieniach, bo to jest tak, że na przykład my jako adwokaci jesteśmy mistrzami déjà vu, bo sprawa to jest pamiętanie ileś dziesiątków detali, kto co powiedział, jakie są dowody i tak dalej. No i teraz
jedna sprawa spada, jest następna za 3 tygodnie. Po tych 3 tygodniach już się niewiele pamięta. Znowuż ktoś nie przyszedł i tak na przykład ja się spodziewam, że przemówię w kwietniu, a przemawiałam w listopadzie. No i odtwarzanie tego byłoby szaleństwem. W związku z tym ja sobie, jak już wiem mniej więcej o co w tej sprawie chodzi, tworzę plan przemówienia, już nie muszę do niej wracać. Ja po prostu biorę ten plan, widzę te swoje punkty, jestem gotowy, żeby przemawiać. I tak troszeczkę tą metodę pracy przełożyłem na tą literaturę. Natomiast właśnie nie chciałem też, żeby to była książka sądowa, bo pani właśnie tak troszeczkę przeniosła do sądu, ale ona dzieje się no w bardzo różnych płaszczyznach innych, prawda? Tu są relacje ludzi, które w ogóle nie mają z sądem często nic do czynienia. Także chciałem uniknąć jak gdyby tego, żeby to się działo tylko w sądzie. Dlaczego? Bo jak się ma za dużo narzędzi, to można doprowadzić do takiego skostnienia, prawda, formy poprzez trzymanie ich w rygorach pewnej rzeczywistości. Jak ja czytam często bardzo dobre kryminały, ale zaczynam je rozkładać na czynniki pierwsze, to z punktu widzenia realności procesowej łapię się za głowę. I tego nikt nie jest profesjonalistą, często nie wyłapuje, no ale taki procesualista z krwi i kości mówi: Jezus, co oni wymyślili? No i teraz, jeżeli ktoś, będąc ograniczony tym kanonem, no bo będzie poddany cenzurze swoich współprofesjonalistów, no wie, że nie może zrobić takiego fuck-upu, że coś nie wyjdzie. No i w związku z tym dba o wszystkie szczegóły, co może spowodować pewną nudę. Więc ja dlatego w dużym stopniu wyszedłem z tego samego sądu, żeby właśnie nie być ofiarą własnej zawodowej gdzieś tam wiedzy, ale oczywiście tu wszędzie prawie sąd się jako jakiś element pojawia, ale tylko element. Ja, żeby wyjaśnić, mówiąc, że to są opowiadania sądownicze, miałam raczej na myśli władzę sądowniczą, a więc wszystkie specjalizacje z tym związane, bo występują tu i adwokaci, i prokuratorzy, tak? Więc to miałam na myśli. No, ale to jest też wspaniałe odreagowanie, no bo niech pani pomyśli, to na przykład dostaję wyrok, który mi się strasznie nie podoba. No i nie mogę nakrzyczeć na tego sędziego. Nieelegancką rzeczą jest też publiczne krytykowanie wyroków. No więc co można zrobić? Można, jak w dobrym filmie, wziąć lalkę sobie, zrobić ten, wziąć igłę, jak to wudu, tłuc po prostu i mówić: a masz zły sędzio. A ja zamiast niszczyć tkaninę i igłę, no to po prostu mówię, no ja sobie odreaguję wszystkie moje złości, na przykład zrobię właśnie takiego złego, nietycznego sędziego. Albo z jakimś prokuratorem się w czasie negocjacji nie dogadałem. No to bach, ale bo jakiś adwokat mi podpadł, no to sobie tworzę, prawda, jakiś czarny charakter, albo z siebie samego robię żart. Także to jest, no mówię tak, ja to traktuję jako zabawę, mając no wielką nadzieję, że wszyscy, którzy to przeczytają, się będą ze mną bawić. No moi przyjaciele, które to czytają, próbują zawsze odnaleźć sprawę. To jest właśnie głównie zabawa moich byłych, obecnych aplikantów, którzy po przeczytaniu czy tych pierwszych opowiadań kryminalnych czy tego, próbują to połączyć z jakąś sprawą i mówią: za to ten był pierwowzorem albo ten. Także ja cieszę się, że pan o tym mówi, bo mnie właśnie dokładnie to przyszło do głowy, że tworzy pan sobie doskonałe oręże do sporów zawodowych, tak? Poczekaj, nie chcesz się ze mną dogadać, tak? Tuż ja cię opiszę. Nie, ale to żeby była jasność, ja mogę drwić z pewnego, że tak powiem, no takiego ogólnego symbolu, czyli mogę drwić z sędziego, mogę drwić z prokuratora, z adwokata, z samego siebie, ale nigdy to nie jest spersonifizowane. Także tutaj, żeby była jasność, żadna
postać nie jest odbiciem kogoś innego. Ja uważam, że to byłoby obrzydliwe rozwiązywać w ten sposób jakiekolwiek swoje. Także to jest takie, jeżeli mi ktoś skaże za zabójstwo, gdzie uważam, że sędzia nie ma racji, to ja bynajmniej nie opiszę tego sędziego jako w sprawie o zabójstwo i mężczyznę, tylko opiszę jako kobietę w sprawie o narkotyki na przykład. Więc tutaj absolutnie to chodzi o takie odreagowanie ogólne, ale nigdy to nie ma żadnego podłoża personalnego. Będę udawała, że wierzę w to, co nie, ale słowo honoru. Słowo honoru. Nie, ja uważam, że są działania niegodne. Jeżeli mamy coś do kogoś, to mówmy mu to w twarz. Jeżeli ja uważam, że jakieś orzeczenie jest na przykład odbiegające od pewnych... Bo wie pani, to jest troszkę tak, że sąd to jest ocena, tak? Czyli przychodzą ludzie do sądu, świadkowie i zeznają. I wiadomo, że większość kłamie. No i teraz ten biedny sąd musi wyciągnąć z tego, co jest prawdą, co jest kłamstwem. No i teraz, jeżeli proszę zrobić kiedyś na jakimś spotkaniu towarzyskim doświadczenie. Niech siedzi przy stole 5 osób i nagle nieoczekiwanie, niech 2 osoby odegrają scenkę, że jedna jedną popycha, jedna upada, czy jedna którąś znieważa. Potem powiedzieć, że to wszystko było kartowane i poprosić obecnych ludzi, żeby opisali, co się wydarzyło. I nawet bez złych tutaj jakichś chęci gwarantuję pani, że te opowieści będą różne, bo one będą wynikały ze stopnia upojenia alkoholowego przy tym stole, przed kątem widzenia, przed emocjami, które są związane z daną osobą. Czyli każdy opowie to troszeczkę inaczej. Teraz sędzia siada do stołu, znaczy przy stole sędziowskim i słyszy opowieści, które są krańcowo różne. I teraz co on musi zrobić? On musi oddzielić to prawdę od fałszu i do tego ma narzędzie, czyli artykuł, mówimy 7 kodeksu postępowania karnego, że sąd ocenia dowody na podstawie w sposób swobodny, ale niedowolny, bo kieruje się zasadami logiki, wiedzy, doświadczenia życiowego. No i teraz w wyniku tych ocen znowuż można dokonać zupełnie innego odbioru rzeczywistości. Teraz proszę sobie wyobrazić, że są sprawy sądowe, które toczą się latami. Ja na przykład jakieś takie mam rekordowe sprawy, gdzie zabójstwo zostało popełnione w 1999 roku. Do dzisiaj nie zapadł prawomocny wyrok. I mój klient został uniewinniony, został wyrok uchylony, potem został skazany, uniewinniony. I to się ta. I teraz co sąd, to jest inne jak gdyby na to spojrzenie. Więc szczerze mówiąc, ci podsądni też nie mają lekkiego życia, bo przy ich prawie do szybkiego procesu, no co skład to inny filozof i tak naprawdę no bardzo trudno. I oczywiście są sprawy, może nie, źle słowo będzie brzmiało, oczywiste, ale są sprawy, gdzie ta różnica różnych spojrzeń może być zupełnie odmienna. A gdzie może być podobna. No i teraz w takich sprawach niektórych to jest naprawdę od sasa do lasa, każdy ocenia inaczej. No i w takich sytuacjach proszę pamiętać, że tym składem też jest bardzo łatwo gdzieś manipulować poprzez wprowadzenie jakiegoś świadka, który jest nie do końca właśnie zgodny z prawdą, być może w ogóle nie widział tego, o czym opowiada. No i ta książka jest troszeczkę właśnie o takich różnego rodzaju manipulacjach, w jaki sposób no, może dojść do rzeczy zupełnie zaskakujących. To, co pan tu opowiada, przypomniało mi, nie pamiętam, w którym kryminale coś takiego przeczytałam, ale na pewno był to jakiś polski kryminał, w którym padło sformułowanie, że jeśli świadkowie zeznają zgodnie na temat jakiegoś tam zajścia, znaczy, że są w zmowie i należy uciekać przed tą ich zmową i starać się ją rozbić, bo jest oczywista. A tak? Wie pani, kiedy zeznają świadkowie zgodnie? Jak się umówili, tak? Jak zeznają policjanci.
Ach. Ale mówię poważnie, bo jeżeli na przykład ja często broniłem w takich sprawach związanych z różnego rodzaju napięciami społecznymi, które były wyrażane poprzez protesty uliczne. No i często w tych sprawach dochodzi do różnych kontrakcji między protestującymi a policjantami, co bardzo kończy czy się w ten sposób, że policjant uznał się za obrażonego albo jego nieczytelność cielesna została obrażona, no i ten człowiek z tłumu zostaje zatrzymany, no i postawiony zarzut. No i teraz ten tłum to jest najczęściej niesamowita interakcja, prawda? W związku z tym, jak się słucha uczestników tego zdarzenia, bo to na ogół często jest nagrane, więc do tych ludzi można dotrzeć, to każdy to opowiada właśnie inaczej. A protokoły policjantów są praktycznie identyczne, bo oni po prostu mówią z jednego kopyta. No i często jest tak, jakby to było po prostu przepisane. W związku z tym, jak gdyby właśnie jest tu najlepszy dowód, że ci policjanci no często są bardzo mało wiarygodni. No cóż, nie spodziewałam się takiego wniosku, ale jak o wnioskach pomyślałam, to ja lubię sobie zadawać pytanie po lekturze książki, co z niej wynika. I po lekturze Linii Obrony myślę sobie tak, że broń Boże, nie powinniśmy się dawać wkręcać w szybkie decydowanie o tym, kto jest winien w jakiejś sytuacji. Pokąd nie dowiemy, nie dociekniemy, kto był takim prawdziwym spiritus movens wydarzeń, kto miał jakie motywacje, jaki cel mu przyświecał, trzymajmy się jak najdalej od ferowania wyroków. I nie dotyczy to tylko sądu, ale życia także, prawda? No tak, ale to życie to jest troszeczkę jak takie te rosyjskie babuszki, takie lalki, prawda, że otwiera się jedną, tam jest następna, no i taka nieskończoność jak gdyby rozpakowani. Teraz bardzo często jest tak, że ja czytam akta, no i mówię jest cudownie, albo mówię jest fatalnie, bo z tym się nie da zrobić. I teraz idę do sądu i nagle zaczyna być odkrywanie zupełnie nowych rzeczywistości. I naprawdę jest sytuacja taka, kiedy ja po przeczytaniu akt mówię klientowi, panie, pan nie ma zupełnie szans. No i nagle on mówi, ja jestem niewinny i musimy walczyć. Idę do sądu i na przykład czytam zupełnie no, językiem szekspirowskim prawie napisany protokół jego zeznań, który jest niezwykle składny, niezwykle przekonywujący. I nagle mam człowieka, no, którego IQ można ocenić na poziomie 20, który nie jest w stanie wypowiedzieć słowa, którego każde zdanie jest sprzeczne z poprzednim. No i teraz co się stało? No po prostu ten protokół został zmanipulowany i on na papierze brzmi pięknie, tylko jak się teraz tego świadka jak gdyby skonfrontuje z rzeczywistością, no to nagle się okazuje, że on jest zupełnie niewiarygodny. Nagle na przykład czasem się okazuje, że świadek też mówi zupełnie przypadkowo przechodziłem i zobaczyłem taką i taką sytuację, po czym w ramach właśnie z wyjmowania tych kolejnych babuszek okazuje się, że zupełnie przechodził przypadkowo, że zna tą osobę, że tam jest jakaś relacja, że tam jest nienawiść na śmierć i życie i tak dalej, więc nagle okazuje się, że wszystko inaczej wygląda. Zresztą każdy dobry kryminał jest właśnie troszeczkę w ten sposób skonstruowany, że albo nie wiadomo nic, a potem wiadomo wszystko, albo wiadomo wszystko, a potem okazuje się, że to wszystko było nic, bo jest zupełnie inaczej. Tylko to nie są tylko filmy, tylko naprawdę oczywiście to nie jest tak, że każdy proces jest sensacyjny, ale są procesy, gdzie następuje absolutnie zmiana akcji i tak naprawdę okazuje się, na przykład ten, którego prokuratura wytypowała na ten czarny charakter, w istocie jest aniołem, a anioł jest po drugiej stronie. No bo przecież proszę pamiętać, że w dzisiejszych czasach prawo karne stało się narzędziem do załatwiania iluś rzeczy, prawda? I to w bardzo różnych płaszczyznach, rodzinnych, biznesowych, towarzyskich. No i teraz, jeżeli jest
dobry rozwód, ja mówię dobry, czyli po adwokacku, że wszyscy sobie skaczą do gardeł, no to już... Przepraszam, to jest dobry rozwód. Nie, no śmieję się, przecież mówię pewnym slangiem. To znaczy, jeżeli, że bardzo często prawo karne staje się posiłkowe wobec jak gdyby tego sporu rodzinnego, gdzie chodzi o alimenty, o ambicje, o kontakty z dzieckiem. I ja pamiętam, że na mnie wywarła niesamowity wpływ taka książka, taka socjolog napisał, już nie żyjąca, Ewa Mileska chyba, Pułapki tożsamości, ale tam było o manipulacji. Ta książka zaczynała się od tego, na ile źle prowadzona psychoterapia może zmanipulować ludzką świadomość i pod wpływem tego powstają nierzeczywiste wspomnienia, które stają się materiałem dowodowym. Ale też był na przykład taki rozdział o manipulacji świadomością w celach właśnie osiągnięcia jakiegoś własnego efektu. I na przykład były sytuacje, że jeżeli były jakieś te takie rozwody no, krwawe, no to używano do tego dzieci. Na przykład była opisana sytuacja matki, która puszczała dziecku pornograficzne filmy, żeby dowieść pedofilii ojca. Więc to są czasem rzeczy w ogóle nieprawdopodobne. No i na przykład znowu przy tych nieszczęsnych rozwodach bardzo często pojawia się kwestia przemocy, znęcania się, przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, różnej. No i teraz to jest tak, że jeżeli my w przestrzeni publicznej słyszymy jakieś tego typu oskarżenia, no to zawsze serce jest po stronie tej ofiary. Tylko ja jako profesjonalista mam zawsze dystans, bo ja wiem, że może połowie spraw to może za dużo, ale mogę wymienić dziesiątki przykładów, gdzie to wszystko jest sfabrykowane, to jest nieprawda. I na przykład no, miałem sprawę, gdzie pracownik pewnego zakładu pracy został oskarżony o gwałt na pracownicach, gdzie były zeznania 8 kobiet, które się uzupełniały. No sprawa wydawała się z pozoru beznadziejna. Został uniewinniony i dowiedziono zmowę 8 kobiet, które miały konkretny interes, żeby po prostu tego człowieka wykończyć. Miałem sprawę, gdzie ktoś był oskarżony chyba o 26 czynów nierządnych różnego rodzaju, gdzie wyszedł zupełnie niewinny i znowuż wykazano pewną zmowę w celu po prostu wykończenia człowieka. Więc prawo karne jest narzędziem. Narzędziem w rozgrywkach o stanowiska, o kontrakty, w jakichś powiedzmy bojach o rynek między firmami i bardzo często po prostu, żeby kogoś uderzyć, żeby komuś popsuć opinię, takiego narzędzia się używa. Dla mnie na przykład bardzo taką ciekawą rzeczą jest spór przed sądem opinii publicznej, prawda? Bo kiedyś, jak nie było jeszcze mediów społecznościowych, tego wszystkiego, no to ktoś zostawał oskarżony, albo jego sprawę tam napisała gazeta, albo nie. I to wszystko toczyło się przed sądem. A teraz jest sąd opinii publicznej. Jeżeli ktoś zostaje zatrzymany, to jego proces w sądzie będzie za 10 lat, ale proces przed opinią publiczną toczy się w ciągu 15 minut. Albo on wygra i jest bohaterem, na którym władza się mści, no albo jest zupełnie, że tak powiem, osobą niegodną. No i jak gdyby dwa procesy, które mogą mieć zupełnie inne orzeczenia, bo może być tak, że ktoś wygrywa przed opinią publiczną, a sąd go skaże, może być zupełnie odwrotnie. Zupełnie są inne techniki obrony. Na przykład w tej chwili, w takiej praktyce naszej, bardzo często adwokat pracuje z agencjami public relations, bo to jest właśnie kwestia tego wizerunku. Następuje, nie wiem, zatrzymanie jakiegoś znanego biznesmena, no ale to nie jest tylko kwestia, czy on jest winny, czy niewinny, ale to jest kwestia całego jego przedsiębiorstwa, prawda? Czy z nim będą pracować, czy z nim nie będą pracować. No i teraz przykładowo, no jest jakaś wielka firma
nie wiem, spożywcza, ubraniowa, nie ma żadnego znaczenia, żeby nie było żadnych skojarzeń, bo przykład jest wydumany. No i teraz, jeżeli szefa tej firmy na przykład oskarży się o molestowanie seksualne nieletniej i tą sprawę połączy się z konkretną marką i to zostanie gdzieś nagłośnione, no to jeżeli taki, powiedzmy, nie wiem, co piąty konsument, który wejdzie do sklepu i powie, nie, ja tu nie wejdę, no to już powoduje, że ta firma może stanąć na skraju bankructwa. No a jeżeli są dwie firmy, no to wiadomo, że ci konsumenci przechodzą do tej drugiej. No i teraz załóżmy, że taki zarzut o molestowanie seksualne postawiono sobie w 2000 roku. W 2005 ta osoba została nieuniewinniona, ale w 2003 jego firma już bankrutuje. No i to są jak gdyby te elementy, dlaczego my krzyczymy, że proces powinien być szybki i nie można jak gdyby ludzi trzymać w takich zawieszeniach. No i też tutaj właśnie sobie często w tej książce czy w poprzednich opowiadaniach no, ludzie robią takie różne psikusy, że właśnie używają tego prawa właśnie w takich, żeby kogoś wykończyć albo żeby kogoś podpuścić. No, wyobraźnia gdzieś tam chodzi i nawiązując do jakiejś inspiracji tworzy takie różne sytuacje. Czy kolejny tom opowiadań jest w przygotowaniu? Jest, ale jest zupełnie inny, bo w maju wyjdzie, pani prosiła, żeby nie mówić o polityce, no ale tylko odpowiada na pytanie, pożegnanie dobrej zmiany. Będą wybory, więc taki przygotowałem tomik satyrycznych, politycznych opowiadań, który w założeniu ma być pożegnanie, że tak powiem, ekipy już 7 lat zasiedziałej, więc już trochę zmęczonej, a idąc za teorią Pareto, że musi nastąpić wymiana elit. To dobrze, bo nie wiedziałam, strzelałam tym pytaniem, czy coś pan szykuje, ale podejrzewam, że skoro chodzi pan do sądu, to także pan pisze, bo rozumiem, że te dwie działalności łączy pan. Znaczy ja myślę, że jestem w stanie jak gdyby przeżyć sąd właśnie dzięki temu, że piszę, że znaczy wydaje mi się, że każdy z nas musi znaleźć sposób na stres, prawda? Jeden szydełkuje, drugi zbiera grzyby. Ja piszę, znaczy oczywiście mam też jakieś inne takie zamienniki, uwielbiam popływać, pobiegać, pograć w tenisa, no ale im człowiek ma bardziej siwą głowę, tym krócej na tym korcie wytrzymuje, więc powiedzmy ja potrzebuję 6 godzin na delegowanie, chodzę z kortu po godzinie i jeszcze mam 5 godzin przed sobą, no i to jest, dla mnie to się stało no, taką niesamowitym miejscem i teraz ja zacząłem pisać w 2004 roku, 18 lat temu i traktowałem to na początku zupełnie jako zabawę, ale nagle no, ta zabawa obrodziła chyba 14 czy 15 książkami. Najpierw to były takie właśnie przygodowe kryminały dla dzieci, ale teraz wszedłem właśnie w tematykę dorosłych, bo już moje dzieci podrastały, więc już przestają być tymi wzorcami bohaterów. No i naprawdę to jest cudowne. Pewnie, że cudowne. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Szanowni państwo, jeśli mają państwo ochotę dobrze się bawić, dać się zrobić w konia kilkakrotnie, 7-krotnie, bo tyle jest tych opowiadań. Zachęcam do lektury. Dziękuję.